Konkurs w Innsbrucku wygrał Małysz zdecydowanie. Do tego czasu w turnieju czterech skoczni uczestniczyło 5 dziennikarzy. Natomiast po Innsbrucku na konkurs z Biszowskowem było już tych dziennikarzy 80. Po prostu dziennikarze się pakowali w nocy i jechali do Biszowskowym na zakończenie turnieju. A w momencie, kiedy skoki się skończyły, Małysz już po ostatnim skoku okazało się, że wygrał ten konkurs. Dzwoni telefon, ja odbieram i słyszę: halo, halo, panie trenerze, Kwaśniewski przy telefonie. Ja mówię: jaki Kwaśniewski? No Aleksander Kwaśniewski. No ale ja oprócz prezydenta nikogo nie znałem takiego, więc mówię: no ale jaki Aleksander Kwaśniewski? No prezydent. O szkolenda, prezydent dzwoni. Dzień dobry, panie prezydencie. No i wtedy w nas też zaczęliśmy się oswajać z tym, że tego rodzaju sukces niesie zainteresowanie również najwyższych władz państwowych. A prezydent Kwaśniewski był wcześniej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Znałem go z lat wcześniejszych, więc tutaj to była już wielka nobilitacja nas przez samo zainteresowanie prezydenta, ale o wielkiej duszy sportowca. No a potem już musieliśmy się uporać ze skutkami tego sukcesu, bo jednak sukces, wielki sukces sportowy niesie za sobą też zagrożenia.